Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zaprośmy zatem od razu gości. Razem z nami będzie debatować pani Jolanta Jaworska z IBM. Dzień dobry. Pan Grzegorz Mazurek, Akademia Leona Koźmińskiego. Zapraszamy serdecznie. Pani Bogumiła Kaniewska, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Pani Magdalena Kotlarczyk, Google. I pan Roman Cieślak, Uniwersytet SWPS. Witamy serdecznie. Gorące brawa, pewnie jakaś reprezentacja uczelni jest na pewno. To będzie bardzo, bardzo gorąco. Proszę Państwa, cieszę się, że rozmawiamy podczas Impaktu także o roli nauki w kształtowaniu biznesu i odwrotnie, także biznesu w kształtowaniu nauki, bo te dwa światy muszą się ze sobą bardzo mocno łączyć. Dziś uniwersytet, szkoła wyższa, wyobrażamy sobie to jako taką platformę, arenę zmiany społecznej, takiej angażującej wszystkie, można powiedzieć, grupy społeczne, wszystkie pokolenia, tak, aby doprowadzić nas do lepszych rozwiązań w przyszłości. Zatem naturalnie nasuwa się pytanie, jak można to zrobić w praktyce, w Polsce. Dziś współpraca z biznesu, z uczelniami, bardzo często można usłyszeć świetne wiadomości, ale równie dobrze można znaleźć też te, które pokazują, że to nie działa. Zatem jak z Państwa perspektywy to wygląda? Jak widzi to biznes i technologia w praktyce? Co działa, co warto poprawić? Na to pytanie poproszę o odpowiedź panią Magdalenę Kotlarczyk z Google. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że strasznie się cieszę, że mamy tak dużo widzów na panelu o tej godzinie drugiego dnia konferencji. Bardzo dziękuję. Brawa dziękuję dla widzów, za to. Tak. Dokładnie. Za tą dobrą energię z sali i bardzo dobrze, że o tym rozmawiamy. To jest taki pierwsze moje oświadczenie. Cieszę się, że to jest na temacie tej agendy, bo wydaje mi się, że będziemy tutaj słyszeli o wielu przykładach, jak biznes i świat akademicki współpracują i tworzą coś lepszego i dobrego. Ja chciałabym się pochwalić tym, co ostatnio udało nam się zrobić ze Szkołą Główną Handlową, która to była naszym partnerem w programie Umiejętności Jutra. Na tyle udanym programie, że po pierwszej edycji zrobiliśmy zaraz drugą. Był to program, który podnosi kompetencje cyfrowe osób, nie studentów, ale osób troszeczkę, które są, poszukują pracy, poszukują zmiany pracy, wracają na rynek pracy, jak na przykład kobiety po długim urlopie wychowawczym. I wydaje mi się, że udało nam się zrobić coś, co spowodowało na skalę światową unikatowe, dlatego że my takich programów w Google robimy bardzo dużo, natomiast nigdy nam się nie zdarzyło, po pierwsze, że mieliśmy tylu chętnych na jedno miejsce. Po drugie, że było takie zaangażowanie uczestników w momencie, kiedy połączyliśmy naszych trenerów z kadrą akademicką SGH. I po trzecie, w efekcie tyle procent osób ukończyło 8-tygodniowy kurs z certyfikatem, który stał się od razu przepustką do lepszego jutra, bo 1/3 z tych osób znalazła nową pracę, więc wydaje mi się, to taki może bardzo praktyczny przykład, ale... Ale właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, żebyśmy nie rozmawiali z lotu ptaka, tylko o dobrych rozwiązaniach. I ja trochę przygotowując się do tego naszego spotkania celowo sobie pomyślałem, że najpierw zapytam świat technologii, więc teraz panią proszę o odpowiedź na to pytanie. Jak to wygląda z pani perspektywy? Bardzo dziękuję. Akurat mam przyjemność być w panelu z przedstawicielami wszystkich uczelni, z którymi pracujemy i mamy kapitalne projekty, praktyka. Może zacznę od Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań. Rok temu razem z Uniwersytetem i z PCSS-em otworzyliśmy w Polsce i w Europie Centralnej pierwszy ośrodek Quantum Innovation Center.
po roku możemy powiedzieć, że jest to jedne z najlepszych centrów na świecie. Wyniki są absolutnie rewelacyjne. Oczywiście Quantum to jest przyszłość, ale proszę sobie wyobrazić, że tu na Impakcie mieliśmy, nie wiem, wizyty chyba 10 ministrów cyfryzacji z różnych krajów i każdy z nich odnosił się właśnie do sukcesu tego, który nie byłby możliwy tylko ze strony technologii, ale musi być tutaj współpraca z uczelniami. SWPS, kolejny fantastyczny przykład. Przystąpili państwo do takiego globalnego programu Ethical AI, który jest tak ważny, szczególnie w tej chwili. Również uczelnia pana rektora bardzo z nami blisko współpracuje, jeśli chodzi o edukację, szczególnie też w obszarze sztucznej inteligencji czy cyber security, więc naprawdę są pozytywne przykłady i myślę, że trzeba je naśladować. Dziękuję. I właśnie, trzeba o tym dużo mówić, bo o tym za mało się słyszy, dlatego teraz poproszę o głos ze świata uczelni. Uniwersytet Adama Mickiewicza. Jakie pani widzi tutaj w tej chwili praktyki, te najlepsze, ale może są też takie złe, które warto naprawić? Ja może rozpocznę od narracji, jako że ja jestem z wykształcenia literaturoznawczynią. I kiedy pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, że mówimy o połączeniu dwóch światów, to chciałam powiedzieć, że świat mamy jednak jeden. I powinniśmy bardzo intensywnie myśleć o tym, żeby się w tym świecie spotykać. Nowe przepisy, ustawa o szkolnictwie, nauce o szkolnictwie wyższym dają rozmaite możliwości, takie jak kształcenie dualne, jak doktoraty wdrożeniowe. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że wszystkie uczelnie powinny pełnić trzy misje. Jedna jest misją dydaktyczną, edukacyjną, druga naukową, a trzecia to jest działalność na rzecz społeczeństwa, w tym, co bardzo ważne, biznesu. I bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za te wspaniałe przykłady, które pokazują, że dzięki porozumieniu możemy wykorzystać rozmaite możliwości uczelni. Ja chciałabym, bo wiem, że tu koledzy będą mieli jeszcze więcej przykładów i pomysłów, ja chciałabym powiedzieć o jeszcze bardzo istotnym elemencie z mojego punktu widzenia, mianowicie o zgodzie na ryzyko. Tego nam jeszcze trochę brakuje w naszych wspólnych relacjach, bo proszę państwa, wszystko co nowe, także i technologie kwantowe, to jest rodzaj ryzyka i musimy mieć odwagę ponosić to ryzyko wspólnie i wiedzieć o tym, że nie wszystko udaje się od razu. Także, byłoby wspaniale, gdyby biznes towarzyszył nam także w sztuce błądzenia, poszukiwania rozmaitych rozwiązań, no bo tylko tym sposobem, błądzeniem dochodzimy do genialnych, fantastycznych rozwiązań. Ja myślę, że u nas w Polsce mamy jeszcze wiele do zbudowania, jeśli chodzi o świadomość udziału uczelni w biznesie i to jest rzecz, którą również uczelnie powinny wziąć na swoje barki. To znaczy mówić o tym, że nauka nie jest celem samym w sobie, nie jest wartością samą w sobie. Nauka jest wartością wtedy, kiedy służy ludziom, bez względu na to, czy ona jest teoretyczna, czy aplikacyjna. I tę świadomość powinniśmy bardzo silnie budować w społeczeństwie. I to jest pierwsza rzecz. A druga, która jest z tym związana, to jest kwestia zaufania do nauki. I tu też i biznes, i nauka mają wiele do zrobienia. Ja tylko przypomnę państwu, co się działo w czasie pandemii o ruchach antyszczepionkowych, które podważały sens nauki i sens faktów. I tutaj my, jako uczelnie, mamy poczucie, że mamy bardzo, bardzo wiele do zrobienia. A wdrożenie w życie to już panie. No dobrze, to zapytam teraz panów o perspektywę, z perspektywy Uniwersytetu SWPS, jak to wygląda? Bogumiła powiedziała, że jest specjalistką od narracji, ja jako psycholog powiem, że jestem też specjalistą od narracji, więc zobaczymy,
czy te narracje się nam zbiegną jakoś. Ja, drodzy Państwo, myślę tak, że kluczową rzeczą jest to, żebyśmy zdali sobie sprawę, co nam przeszkadza w budowaniu tych relacji. Jedną z tych rzeczy są stereotypy. Stereotypy o uczelniach, ale także stereotypy o biznesie. Tak, myślę sobie, że pomiędzy dużymi biznesami a uczelniami być może nawet jest łatwiej współpracować, ale nie zawsze mamy duże biznesy, z którymi tę współpracę prowadzimy. No więc jak wyobraża sobie biznesmen tą skostniałą uczelnię, która jest zhierarchizowana, niesterowalna, to muszę powiedzieć, że on w dużej mierze nie ma racji. Uczelnie się transformują. I transformują się bardzo szybko, między innymi dzięki nowym technologiom. I duży ukłon w stosunku także do państwa. Uczelnie, oprócz tego, że są uczelniami, piszą te swoje misje, które realizują w obszarze edukacyjnym, badawczym i wpływu społecznego, impaktu właśnie, to o czym mówimy, to są też organizacjami, które funkcjonują jako biznesy, bo muszą funkcjonować jako biznesy, musimy skądś te fundusze czerpać. To są czasami uczelnie publiczne, tak jak w przypadku UAM-u, a czasami są to uczelnie niepubliczne, tak jak w przypadku Grzegorza uczelni czy naszej uczelni Uniwersytetu SWPS. I my wobec naszych interesariuszy publicznych, ale także tych, którzy płacą nasze czesne, jesteśmy zobowiązani, żeby być blisko rzeczywistości. Blisko rzeczywistości. Ta rzeczywistość to jest ta spójność, o której mówiliśmy. To nie są dwa światy, to jest jeden świat. I gdy zastanawiamy się nad tym, drodzy Państwo, jak współpracować, to chyba nie należy patrzeć na siebie nawzajem, tylko na cele, które nas łączą. Bo jesteśmy zobowiązani nie tylko wobec naszych interesariuszy, ale wobec przyszłości, czy uda nam się po prostu te relacje poukładać. O ilości wyzwań mówiliśmy już dzisiaj bardzo dużo. Pewnie Grzegorz będzie mówił też o sztucznej inteligencji, to jest twój temat także. Ale tych wyzwań jest znacznie, znacznie więcej. Czy uczelnie same sobie z nią poradzą, z tymi wyzwaniami? Nie. Czy biznes sobie sam poradzi z tymi wyzwaniami? Byłoby dramatem, gdyby chciał. Bo byśmy spędzili wiele, wiele czasu na marnotrawieniu wysiłku i pieniędzy. Więc my jesteśmy trochę skazani na siebie. Na szczęście się lubimy. Więc może coś z tego będzie, ale oprócz tego, że się lubimy, to musimy mieć jeszcze, no tak, zwalczyć te negatywne stereotypy i zdecydować się na to zaufanie, o których mówiliśmy. Razem naprawdę można więcej. Stereotypy, zaufanie, ryzyko. Co dorzuci pan, panie Grzegorzu? Sztuczną inteligencję. Nie, spokojnie, słuchajcie już. Zaraz dojdziemy do tej sztucznej inteligencji. To już właśnie, skupmy się na razie na naszej. Proponuję. Słuchajcie, ja jestem skromny człowiek zarządzania, więc będę pragmatyczny, mówił krótko i konkretnie, i do biznesu przede wszystkim. Często jest tak, że biznes postrzega uczelnie z perspektywy lat 90., a więc uczelnia to jest takie dziwne miejsce, gdzie są fajni młodzi ludzie. I trzeba tam pójść i tych młodych ludzi tak sobie wziąć. Czyli to ja oczywiście przejaskrawiam, ale to w wielu firmach przeradza się w bardzo konkretne projekty pod hasłem współpraca z uczelnią, szef, szefowa HR-ów. Tam są budżety, tam są KPI-e i potem przychodzi taki wspaniały człowiek z fajnej firmy i rozpoczynamy rozmowę i wtedy się otwiera teatr w głowie tej firmy reprezentowanej przez tego wspaniałego człowieka, że można poza headhuntingiem albo po prostu zbieraniem leadów, mówiąc wprost, czyli zbieraniem fajnych talentów i potem rekrutowaniem ich, można z uczelnią zbudować fantastyczne projekty prospołeczne. Można na uczelni dzięki hackathonom rozwiązać swoje własne biznesowe problemy. Można rzucić case'y własne biznesowe na zajęciach, można i tak dalej, i tak dalej.
I powiem szczerze, to jest trochę misja Koźmińskiego i wybaczcie, powiem to, to trochę zabrzmi źle, ale ja to powiem. Ja uważam, że bardzo często to biznes nie potrafi współpracować z uczelnią, a nie w drugą stronę. Ale biznes w Polsce coraz bardziej bardzo chce się nauczyć współpracy z uczelnią i tu przejdźmy do współczesnych czasów, ponieważ współczesne czasy są uzależnione od młodych ludzi w rozumieniu od ich mindsetu, od generacji Z, która nie tylko, że wchodzi na rynek pracy, ale która decyduje o regułach gry współczesnego świata. I to jest, myślę, fundament, kiedy pojawia się red flag i czerwony wykrzyknik dla biznesu, że z tą uczelnią trzeba współpracować naprawdę na poważnie. I tu zostawię wam, co to znaczy na poważnie. Powiem wam tak. Siła Harvardu na przykład, jak i wielu topowych uczelni na świecie, wynika między innymi z tego, że biznes komituje się bardzo poważnie finansowo na rzecz uczelni. Harvard ma odłożone na kapitale żelaznym 50 miliardów dolarów. Oczywiście gromadził to przez dziesiątki, setki lat. Natomiast jest to kompletna zmiana paradygmatu, co to znaczy współpraca uczelni z biznesem. To znaczy, to nie jest linia pomiędzy firmą a studentem, gdzie uczelnia jest pewnym mało istotnym middlemanem, tak, pośrednikiem, tylko to ma być zawsze i wszędzie współpraca w trójkącie. Bo po to mamy tak wspaniałe uczelnie jak UAM, jak SWPS i okay, też przy okazji kiedyś od czasu do czasu Koźmiński, bo my ciężko pracujemy 24 na dobę po to, żeby właśnie w naszych murach, w naszych przestrzeniach były wspaniałe talenty. I ja apeluję do biznesu, aby bardzo poważnie, strategicznie myślał i działał z uczelniami. I to w przypadku wielu partnerów Koźmina się dzieje. Czy mówimy o Microsoftie, czy o Goldman Sachs, czy o wielu firmach, o których powiem pewno we wrześniu, bo startujemy z dosyć innowacyjnym projektem właśnie na polskim rynku. Są firmy, które to robią, natomiast powiem też wprost, najtrudniej rozmawiać z polskim biznesem, ponieważ dla polskiego biznesu, i to jest żadna przywara, po prostu jest to również coś nowego. To znaczy taka realna, wieloplatformowa współpraca z uczelniami. Natomiast jest gigantyczna chęć, bo biznes widzi już, że tylko dzięki tej wielowymiarowej współpracy z uczelnią można tworzyć długofalową wartość, a nie wpaść, wziąć 15 fajnych kandydatów i powiedzieć dziękujemy panie rektorze, a teraz zróbmy sobie jeszcze zdjęcie, że współpracujemy razem. Forget it. To już ta droga skończyła się w 97 roku, może 8. Także apeluję, żeby jak najwięcej rozmawiać i budować właśnie taką platformę szeroko rozumianej współpracy. Bo już właśnie kończąc, uczelnia to nie tylko student, talent i dydaktyka. To są wspaniałe talenty na poziomie naukowców. Nie wiem, ja ku Bogusi wiem, że u Romka działa to podobnie jak w Koźmińskim, czy mamy osobną spółkę, córkę, która się zajmuje inkubacją, akceleracją, która sama inwestuje w startupy. Parę dni temu pojawił się ranking, słuchajcie, najlepszych uczelni na świecie, ale nie z punktu widzenia publikacji, co oczywiście też jest mega ważne, ale z punktu widzenia wartości startupów stworzonych przez te uczelnie. I to jest droga, którą powinniśmy iść, ale ona również oznacza dla uczelni wielu kompletną zmianę paradygmatu funkcjonowania, czyli pójście w kierunku tego, z czym wielokrotnie biznes ma problem, czyli wejście w agile, tak, w pewną zaufanie, sprawność działania, sieciowość. To nie tylko uczelnie mają z tym problem, wszyscy mamy z tym problem. W pełni się zgadzam z tym, co pan powiedział. Kiedyś miałem taki zaszczyt brać udział w Brain Forum w Lozannie i tam spotkałem polskiego studenta, który wymyślił nowe rozwiązanie. On był na pierwszym bądź drugim roku tej uczelni i był tam biznesplan, była tam firma, która to finansowała, był pomysł na to, jak budować ten biznes w ciągu 10 lat. Rozwiązanie było takie, że normalnie na rynku kosztowało bodajże 1000 dolarów, a on zrobił tak, że będzie kosztowało to 10 dolarów w medycynie. Więc no, też jest to do państwa apel, bo te młode talenty nie mogą nam uciekać do tych zagranicznych uczelni, oni muszą tutaj zostać i tutaj to robić. Ale skoro mówimy, zostały nam 3 minuty, więc bardzo proszę taką krótką rundkę, choć temat jest obszerny. Sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja może by się w tych 3 minutach zmieściła. No nie wiem. Wie pani, bo wczoraj wręczałem nagrodę i poprosiliśmy sztuczną inteligencję o napisanie laudacji.
trzy strony były, więc to nie tak łatwo, ale ci młodzi ludzie, którzy tutaj są, biznes, który tutaj jest, uczelnie, które są, no to jest świat, który może was połączyć, ale może być też ogromnym zagrożeniem. Jak to zrobić, żeby to dobrze wykorzystać? Dobra, to ja 15 sekund zabiorę. Uważam, że każdy student każdej polskiej uczelni powinien potrafić promptować, czy się zajmuje polonistyką, czy się zajmuje marketingiem, czy się zajmuje HR-em. Znajomość podstaw sztucznej inteligencji równa się znajomość języka angielskiego co najmniej od lat 90. Znaczy bez tego będziemy kulawi. I rolą uczelni jest, aby przynajmniej elementy, takie mówię często narzędziowe, wprowadzać wszędzie, horyzontalnie, ale uczelnia to nie biznes, w tym sensie, że równie ważne jest, aby każdy student każdej polskiej uczelni wiedział, co to są wyzwania etyczne, moralne, na czym polega krytyczne myślenie, na czym polega weryfikacja informacji. To są prawdziwe kompetencje przyszłości. Sorry, 24 sekundy. Daje mi się, że to jest kolejny taki obszar, w którym właśnie świat akademicki i biznes mogą razem iść do przodu, żeby pokazać z jednej strony te wszystkie szanse, które sztuczna inteligencja może wnieść w nasze życie, a z drugiej strony jak ją w odpowiedzialny sposób i w etyczny sposób rozwijać. Ja się w 15 sekundach zmieściłam. To ja dodam, że to jak w etyczny, odpowiedzialny społecznie sposób ją rozwijać, to jest zadanie dla uczelni, głównie dla kierunków społecznych i humanistycznych, ale generalnie gdybym miała temat sztucznej inteligencji podsumować, to powiedziałabym tak. Tak długo jak sztuczna inteligencja jest dla nas narzędziem, a tym wykonawcą, kreatorem jest człowiek, tak długo ona nie będzie zagrożeniem. Gorzej, jak się okaże, że ona ma zastąpić naszą naturalną inteligencję i wtedy uznałabym, że to już jest kierunek jest niebezpieczny. Tak. Najzwyczajniej w świecie niebezpieczny. To kontynuując to, co powiedziała pani profesor, absolutnie podchodzimy w naszych różnych projektach, również oczywiście związanych z edukacją, którą proponujemy przede wszystkim naszym pracownikom, ale w ogóle otwartą edukacją. Wykorzystanie sztucznej inteligencji ma przede wszystkim pomóc. Ma pomóc nie tylko w tym samym uczeniu, ale ma pomóc w tym, co wybrać, jak dopasować, jakich umiejętności nam brakuje. Wiemy, to nie jest chyba tajemnicą, że brakuje jednak doradców zawodowych. Oczywiście człowieka nie zastąpi i to nie jest cel, ale na pewno może pomóc. Więc taki kamyczek do tej naszej dyskusji. 22 sekundy. 22 sekundy, więc szybko. Może pan jeśli dłużej, uczelnie, nie ma problemu. Jeśli nasze uczelnie będą się koncentrowały na inteligencji, obojętnie czy sztucznej, czy naturalnej, to nie zrealizujemy swojej misji. Uczelnie i biznes nie są po to, żebyśmy wyłącznie sztuczną, czy naturalną inteligencję rozwijali. My jesteśmy po to, żeby wspomagać rozwój ludzi i pamiętali o przyszłych pokoleniach. Jeśli sprowadzamy edukację do inteligencji, a nie do postaw, to jesteśmy na nietrafnej ścieżce, która może nas zaprowadzić na kraniec przepaści. Nie chcę straszyć, chcę mieć nadzieję, że wspólnie do tego nie doprowadzimy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie brawo. Dziękujemy bardzo.